poczekaj, bo ja bym chciała Blackowi niespodziankę zrobić. No. No i do niego dojechać, gdzieś tam go znaleźć. Ale nie wiem, jak się tym obsługiwać, Oskar. To wsiadaj, to ci pokażę. Z tamtej strony. Bo nic nie na duszę, jak na stanę. Nie, to jest tylko hamulec. Ale tu, a gdzie? To? To jest nóż. Dobra. No. Teraz tak. Tu jest ten ręczny. Tak. Go spuszczamy, tego nie będziesz używać. On zacznie teraz piszczeć. No. Chyba, że zrzucimy. Trzymaj hamulec mocno. Zrzucimy na luz. To powinien za... I puścić? Tak. Połóż powinien... A nie, będzie piszczeć. No tu masz bieg i zostawi ci tylko do przodu, bo ty nie będziesz raczej zmieniać. No nie. Trzymasz hamulec, to zmienia. Tak. No. I tu masz... Masz gaz, jak to zdejmiemy, tak. Masz hamulec i ewentualnie ten nożny też możesz sobie naciskać. Nie? No bo ten, to ci powiem, bardzo ciężko chodzi w ogóle. Ten nożny? Nie, ten. Ciężko tak się go... wydaje. Aha, no dobra. Ale jak po chwili to on się rozrusza, bo stał. A możesz też nożnym w tą kopajkę tu kopać, nie? No tu. O, no, jakbyś chciała szybko, to po prostu mocno kopnij. Na dół? No, na dół. Aha, no dobra. No i w sumie co? No tu masz prędkość, to światła popalone. No. Możesz jechać delikatnie z gazem, nie? Sobie ty, żeby wiesz, nie pojechać za mocno. Nie, jak nie no. wiesz, byś nie wiedziała co zrobić, po prostu puść gaz, on zacznie zwalniać momentalnie, aha. nie? Nie zgaśnie, nic nie, on się na nie pewno ten. Ci nie zgaśnie, bo to jest automat, żadnego sprzęgła, zmiany no biegu, dobra. Jedziesz sobie do przodu po prostu. Dobra. Nie? No to słuchaj, to odblokowujemy. Ale się w szok wprawi, co? No to jak dawaj, myślisz? Powoli. Dobra, niespodzianka? Chyba, jak go znajdziesz, dobra. Powolutku jedź. No bo właśnie musisz ten moment, na początku daj mniej gazu i poza, o widzisz, delikatnie gazu na początku i już jedź. Dobra, to dzięki. Oskar ci pomógł? Tak. Oskar mi pomógł, bo ci chciałam właśnie taką... A to, ale wiesz, że hamulec trzeba wdusić. No wduś go. Dobrze robiłaś. Tak i do końca. Nie mogę. To bo to ciężko jest. Zaraz ci pomogę. Nie mogę. O, bezręczny. Tak. Taką niespodziankę ci chciałam zrobić. No fajnie, bałam się tylko tam, bo tam był taki kamlot i tak pod taką górkę i tak już mnie prawie postawiło. Aha. I się bałam, że jak więcej gazu dodam, to mnie, wiesz, aha. wywali. I co, fajnie? Nie, no... te dziury, błoto w ogóle, że nie wiesz? Nie. Bardzo fajnie. Bardzo fajny. Tak.
Takim byś mogła jeździć, ale słuchaj, patrz, takim możesz pojechać sobie do domu, do biura, tu zapakować sobie zakupy z Biedronki. Na przykład, tak. Na przykład. Bardzo w ogóle wygodnie się siedzi, wiesz? Możesz leasing na niego wziąć, jakbyś chciała na raty. O, i VAT cały. Przemyślę. Też można. Daj już spokój z tymi urzędami na dzisiaj. No. No i bardzo wygodny, nie? Tak, tak, tak. Ty masz pojemność 500, ja mam 1000. A się spotkali w polu, co? No, się spotkaliśmy w polu. Tak się zastanawiałam, czy cię znajdę, czy cię nie znajdę, ale cię znalazłam. Przejedziemy się kawałek, może ja cię pierw przewiozę moim, a potem sobie rundkę zrobimy i zobaczysz, jak to fajnie. No wiesz, zupełnie inna bajka, patrz. One mają też wyciągarki. No, zobacz, widzę. Z tyłu hak, tylko my zdemontowaliśmy akurat. Wszystkie zarejestrowane. Po mieście normalnie możesz jechać. No. Kierunkowskazy, patrz, tu masz. Tak, tak, no, to no, wiem. Wiesz. Awaryjki, tak. Klakson. Mm-hmm. No wszystko, tak jak w samochodzie, tylko wszystko. Nie ma dachu, nie? No. A na przykład jakbyś chciała sobie, to włączasz sobie napęd 4x4 tym. Mm-hmm. To już dla cięższego terenu, nie? Tak. Słuchaj, no to co, ja może cię przewiozę moim. No. Na plecaka, żeby tam zobaczyła, kubka błotka jest. Tylko go trochę wyczyszczę ci. A ten to tak tu ma stać na razie? Tak, ten niech tak stoi. Ale nie, można polecać ogólnie. No, ja jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć o tym gąsie. No słuchajcie, na Alusa duże koła. Bagażnikiem, czyli można dokupić tutaj jeszcze kufry jakieś. Super, nawet taki jak lato przyjdzie jechać sobie nad wodę, kurde. Tak, nawet nad jezioro jakieś 30 no. km od domu, nie? No pewnie. Zapakować się. Dwie osoby można śmiało jechać. No tutaj to jest ten schowek mój ulubiony, najlepszy. Masz schowek? No, zobacz. O, super. Na drobne rzeczy. Na drobne, tak. No dobrze, to ja powolutku cię przewiozę, żebym wiedziała jak to jest, to sobie uciąć. Tylko z tamtej mogę? Z tej, bo tutaj nie ma błota. No bo ja nie umiem od tej strony siadać, wiesz? No tak z Kubą jechałem ostatnio, wiesz? Ja siedzę tu, nie? I co, bo teraz tak, to jest automat, nie? Czyli po prostu tak jak Kajko ci to chodziło, nie? Jak co? Jak Kajo. Aha. Nie? W Raptorze musiałaś biegi zmieniać, nie? Aha. A tutaj nie musisz. No nie muszę. A tu? Tu też nie. A czekaj. Chyba, że chcesz tym się przejechać. Nie. No dobra. No to ja cię biorę na małą przejażdżkę. Powolutku. No właśnie, byle powolutku, dobra? No. Pasażera, to ja mogę jeździć. Fajnie, nawet nie? Do tak Warszawy. Wysoko, nie? No. Patrz, tutaj sobie załączymy teraz 4x4. Thank you.
wsadzę cię pod twojego. Dobrze. Żebyś sobie o tak. A, no i wiesz co, no to jeszcze kawałek się ty przejedziesz tym. No. Ja tym za tobą. Kółko sobie takie zrobimy. Ale w tamtą. Tak, w tą stronę, teraz w drugą. W drugą, pojedziemy. No bo ja tu nie wiem już jak się zawraca, to już tak, byś musiał tak, podpowiedzieć. Tak, nie? Dasz radę wysiąść, czy mam wysiąść? Tylko, no dałem. Poczekaj. Dobra. Pana to wygodna, co? Tak, no. No to teraz Klaudia tak, formułę. Poczekaj. Ten? Nie, nie. To? Na środek, amulet i zielonym odpalaj. A, zielonym. Jak jest złośliwy? Mówi, że nie chcesz. Mówiłeś, że nie chcesz się pobrudzić. Gotowy do jazdy. Oda się ziąc. O, właśnie ja tutaj mam. Możesz sobie telefon naładować. O, o Jezus, cię zaczepiłam. Już? Już. Masz na H gaz i on do przodu pochodzi. No. Przyjedź, bo zanim na wróci.
razie jeszcze lepiej jedzie. Nie trzeba tyle dusić tego gazu, żeby pojechał. To się go był tu. Tak? No, przekręć. I ręczny. Tak samo. Tym lepiej. Czemu? No bo tak tu lepiej chodzi ten gaz chociażby, i nie? Kierownica chyba luźniej. Luźniej, no. Bo tam chyba był zapięty napęd na 4, a tu jest tylko na tył, więc wtedy to troszeczkę no. Luźniej. No i ten jest większy, też inaczej trochę, nie? Tylko tak gaz więcej, wiesz, szybciej jedzie, no. No bo on ma. Jak odpuścisz, to aż cię tak. A pochwal się, co uszkodziłeś. Ostar, ja teraz kręcę film. Klaudia! I co, jak było, powiedz? No tym mi się lepiej jechało niż tym. Tak? Tym lepiej? No, no. A dlaczego? No, pewnie dlatego, że jest i większy i ta kierownica jakaś taka luźniejsza jest. Aha, i gaz lżej chodzi. No mi lepiej jakby tym, wiesz? Taki jest, taki wiesz, taki zadziorny. Lżejszy nawet. I lżejszy i wiesz. No. Ten to dobry jest dla Oskara. No. Ale chwila, moment i się brudzą. No bo opony są te, zobacz, jak one zbierają błoto. No. To są inne opony niż my mamy. Oj, ale sprzęciory. To chyba nie chowaj ich do garażu. Nie, nie chowam. Teraz jeszcze mam pytanie.
Jak zdjąć kask, żeby oczy nie popsuć oczu. Dzięki ci, Klaudia, już ci ściągam ten kask, dzięki. Ja też dziękuję. Hejo, za nara. Możliwość przejechania się tymi kładami, bo było super. Super było, nie? Warto no. było, nie? Mhm. Wiesz co, musisz zamknąć oczy. O. Git! Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.